Od kilkunastu lat możemy obserwować coraz bardziej powszechne zastosowanie technik trójwymiarowych w wielu dziedzinach życia. W zakresie ochrony dzieł sztuki najczęściej wykorzystywaną techniką jest pomiar laserowy, który używany jest do inwentaryzacji brył architektonicznych. W Muzeum w Wilanowie postanowiliśmy rozwijać techniki trójwymiarowe w nieco innym kierunku. Chodziło nam o stworzenie technologii precyzyjnego skanowania, które byłoby w stanie odwzorować wszystkie cechy powierzchni mierzonego obiektu. Posiadając tego typu dane, moglibyśmy wykorzystywać je nie tylko w celach wizualizacyjnych, ale także wspierać procesy konserwatorskie, działania edukacyjne i pracę historyków dzieł sztuki. Zasada pomiaru polega na tym, że projektor projektuje zestaw obrazów, można sobie wyobrazić proste linie, a kamera z innego kierunku obserwuje, jak ten zestaw obrazów, jak te linie wyginają się na powierzchni obiektu. Jeżeli obiekt jest przestrzenny, trójwymiarowy, to linie wyginają się zgodnie z kształtem tego obiektu i na podstawie analizy obrazów z kamery można wyznaczyć kształt powierzchni. Ze względu na to, że korzystamy z obiektywów zarówno w aparacie, jak i w projektorze, czy w kamerze, to mamy skończoną głębię ostrości. Głębia ostrości połączona aparatu i projektora wyznacza nam objętość pomiarową, w której prawidłowo działa skaner. Typowe stanowisko pomiarowe składa się ze stolika obrotowego, na którym ustawiany jest obiekt i obok tego stolika zamontowane jest ramię robota, na którym montowany jest system pomiarowy. Taki układ pozwala na dotarcie systemu pomiarowego z dowolnego kierunku do powierzchni obiektu, przez co pomiar może być w znacznej mierze zautomatyzowany. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego właśnie w muzeum zajęliśmy się rozwijaniem techniki precyzyjnego skanowania trójwymiarowego i jak to się stało, że muzeum jest jednym z najprężniejszych centrów rozwoju tej technologii. Otóż w 2007 roku rozglądaliśmy się za nowymi możliwościami technicznymi, które umożliwiałyby dokumentację obiektów dziedzictwa kulturowego w taki sposób, aby wyeliminować negatywne cechy, które posiadały dotychczas stosowane techniki, takie jak dokumentacja rysunkowa czy fotograficzna. I tutaj okazało się, że rozwijane wtedy techniki trójwymiarowe zaczęły dawać nam możliwość stworzenia w przyszłości technologii, która charakteryzowałaby się niespotykanym dotychczas obiektywizmem, w której to końcowy użytkownik decydowałby o takich parametrach jak kąt, pod jakim ogląda się zadokumentowany obiekt, czy sposób jego oświetlenia. Wszystkie te cechy do tej pory były, jakby decyzje o tych cechach były podejmowane na poziomie wykonywania dokumentacji. Natomiast techniki trójwymiarowe pozwalają przenieść ten proces na ostatni etap, wtedy kiedy już końcowy użytkownik pracuje z wytworzonymi wcześniej danymi.
Pomiar współrzędnych x, y, z opisujących powierzchnię to nie wszystko. Z tego też względu wzbogacamy ten pomiar o pomiar barwy, stosując metody multispektralne oraz obrazujemy charakterystykę rozpraszania i odbicia w każdym punkcie pomiarowym. W celu pełnego opisania parametrów powierzchni, takich jak geometria, multispektralna barwa oraz charakterystyka rozpraszania i odbicia w każdym punkcie pomiarowym, skonstruowaliśmy niezależne stanowisko, które pozwala na wykonywanie takich pomiarów w stosunkowo małej objętości roboczej i jednocześnie pozwala na dalszy rozwój tej technologii po to, żeby ją wdrożyć w każdym stanowisku, które opracowaliśmy. Bardzo trudno jest zbudować system, który w sposób w pełni automatyczny dokona skanowania 3D dowolnego obiektu o dowolnej charakterystyce, zarówno geometrycznej, jak i barwnej. Z tego też względu rozwijamy systemy specjalizowane, które dla wybranych klas obiektów działają w sposób 100% automatyczny bądź w znacznej mierze zautomatyzowany. Jednym ze specjalizowanych systemów, które opracowaliśmy, jest system SAPO, który powstał z myślą o obrazach, które można scharakteryzować jako obiekty prawie że dwuwymiarowe, o znaczącej powierzchni, które należy skanować z wysoką rozdzielczością. Z tego też względu opracowaliśmy system, który może działać w pełni automatycznie, ponieważ skaner głównie przemieszcza się w kierunku x, y, nieznacznie obracając głowicą i jednocześnie byliśmy w stanie zapewnić 100% bezpieczeństwo obiektu przy systemie ruchomym.